15. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach zimowych rozpoczęła się 5 lutego w Ustrzykach Dolnych zawodami snowboardowymi. Jest to bardzo dobra sprawa dla propagowania sportu i często sportu niszowego. Na terenie naszego województwa sportów zimowych, zresztą jak w całej Polsce, uprawia się w sumie niewiele, bo jest niewiele ośrodków. Na przykład sztuczne lodowiska są tylko w Dębicy i w Sanoku. Ale dzięki temu kibice w naszym województwie mogą oglądać często właśnie podczas takiej olimpiady, mogą oglądać takie sporty, których nie mają na co dzień okazji oglądać. Tak było w Dębicy podczas jazdy figurowej na lodzie, czy w zeszłym kilka dni temu podczas curlingu, sportu bardzo niszowego w Polsce, ale bardzo popularnego na przykład w Kanadzie czy w krajach skandynawskich. Poza tym medale zdobywali już w czasie tej olimpiady snowboardziści, którzy zaczęli w Ustrzykach Dolnych. Tak samo łyżwiarze szybcy w Sanoku. Także część medali już jest rozdana. Chciałem jeszcze zauważyć, że jak ubogo mamy bazę w ogóle w Polsce, jeżeli chodzi o sporty zimowe. Biatloniści musieliśmy się posiłkować gościnnością Zakopanego. Jeżeli chodzi o saneczkarstwo, musieliśmy startować w Krynicy. Po prostu na Podkarpaciu takich rzeczy nie ma. I w ogóle w Polsce to są jedne z nielicznych ośrodków, które taki sport propagują. Więc wydaje mi się, że z jednej strony to wspaniale, że organizujemy taką olimpiadę, bo jest to fajna rzecz i propagowanie sportu. A z drugiej strony taka olimpiada pokazuje, jak daleko jesteśmy zapóźnieni za innymi krajami, jeżeli chodzi o sporty zimowe. Na Podkarpacie zjechali reprezentanci wszystkich województw. Z Podkarpacia duże sukcesy odnotowaliśmy w jeździe szybkiej na lodzie, a szczególnie jeden zawodnik, Mateusz Chapko, który zdobył 6 medali, 5 indywidualnie i jeden w drużynie brązowy. Zawodnik z Sanoka to multimedalista. Wszyscy cieszymy się z jego osiągnięć. Sanoczanie to też wierni kibice hokeja. Na pewno nie zabraknie ich podczas niedzielnych rozgrywek. Przed nami jeszcze narciarstwo alpejskie i biegowe, skoki narciarskie i kombinacja alpejska. Te ostatnie niestety w Szczyrku i Wiśle.